Panie wójcie, jesteśmy w Nowosiłkach. Co widzimy w ogóle za pana plecami? Co tu powstaje ciekawego w tej miejscowości? Tak, rzeczywiście jesteśmy w Nowosiłkach. A co tutaj powstaje? Powstaje świetlica. Można by powiedzieć, że ona ma bardzo już taką wieloletnią tradycję. Bo wtedy, kiedy przyszedłem do pracy w Zalesiu, a już nie chcę mówić, ile to lat temu było, to tutaj były zrobione fundamenty. Te fundamenty, no może były przez 40 lat w sumie i jakoś no, nie udawało się, żeby na tych fundamentach cokolwiek wybudować. Domyślam się, że jeszcze w czynie społecznym pewnie. Te fundamenty pewnie były budowane w czynie społecznym i one po prostu, wiadomo, że uległy i zniszczeniu, że w międzyczasie powstała droga, zmieniła się sytuacja, że te fundamenty to już była tylko pozostałość. Natomiast podjęliśmy decyzję, Rada Gminy podjęła taką decyzję, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, żeby podjąć budowę świetlicy właśnie w Nowosiłkach. Są pewnie różne opinie, czy tego typu obiekty są potrzebne, czy nie. W zależności, kto to wypowiada, to pewnie różną ma ocenę. Niemniej jednak w każdej miejscowości mieszkańcy muszą mieć miejsce, gdzie się będą spotykać, jakieś zebrania, spotkania rodzinne, okolicznościowe, jakieś tam rocznice narodowe, państwowe. Dlatego tutaj jest realizowana ta budowa. W tym roku będzie ona zakończona, także ten budynek zostanie oddany do użytku. Pozostanie jeszcze wyposażenie, a to też bardzo ważna część, żeby ten obiekt mógł funkcjonować. Także jestem przekonany, że ten budynek, widać, że ta budowa wygląda dobrze, że prace wykonywane są w sposób taki, jakiego oczekiwaliśmy. Jestem przekonany, że będą się cieszyć mieszkańcy, ale ja też będę się cieszył, jak to zostanie zakończone. Ale tutaj chciałbym jeszcze może dwa słowa dodać, bo na tym terenie obok jesteśmy kilkadziesiąt metrów od rzeki Krzny. Tutaj zaprojektowana jest przystań kajakowa z altaną i ten obiekt właśnie świetlicy wraz z tą altaną, z przystanią kajakową tworzyłby właśnie taki kompleks turystyczny też. Być może w jakimś czasie powstałaby tu jeszcze wypożyczalnia rowerów, bo nasza gmina, ona ma rzeczywiście bardzo dużo fajnych, pięknych miejsc o naturalnej przyrodzie, też i o bogatej historii. I to byłby taki też pewnie taki dobry jakby przystanek na trasie, jeśli ktoś by chciał czy jechać rowerem, czy płynąć kajakiem, bo tych spływów też mamy tutaj dużo. Co prawda ta przystań kajakowa, ten termin rozpoczęcia budowy bardzo się przedłuża, bo jest to projekt unijny, realizowany wraz z innymi gminami i kilkakrotnie był ogłaszany już przetarg na roboty budowlane, ale wartość złożonych ofert, kwoty, jakie potencjalni wykonawcy wystawili, w sposób taki rażący przekraczają możliwości finansowe. Mam nadzieję, że w jakimś kolejnym przetargu te ceny będą przyjazne, akceptowalne i to zostanie wykonane. No pewnie jest jakimś takim minusem jednak też to, że pojawił się ten koronawirus i wszystkie budżety dzisiaj muszą być bardzo ściskane. Ale miejmy nadzieję, że nawet jeśli to się trochę opóźni, a to się może zdarzyć, że w całości zostanie to zamierzenie inwestycyjne zrealizowane. To, co jeszcze dopytam, to chodzi mi o kwotę tej świetlicy właśnie. Ile tutaj budżet gminy musiał wyłożyć, żeby taki budynek, ja już może nie będę może zapeszał kryształowa cegła, już jednak w gminie Zalesie jest kompleks w szkół w Zalesiu, ale być może. To znaczy, ten budynek w sumie to będzie jego koszt około miliona z wyposażeniem, z dobrym wyposażeniem, to na pewno przekroczy. Jest to dość duży koszt na pewno.
ale myślę, że dzisiaj, jeśli ktoś realizuje budowę, to dopiero doświadcza, ile trzeba mieć tych pieniążków, żeby cokolwiek zrobić.